Chodź, ogarniemy sobie fajny przykład. Może Roniego z własnym dociążeniem? Potrzebujesz krętlik z kółkiem lub bez, w zależności jak chcesz. Haki typu kurwszanki, rurka termo, stopery do blokowania przynęt, pastę wolframową i teraz opcjonalnie fluorokarbon, kripsy, zaciskarka i koniecznie dobre nożyczki. Teraz musisz zrobić pewną rzecz. Musisz ten krętlik wsadzić w oczko haka, uciąć sobie kawałek tej termorurki i termorurkę wsadzić sobie na hak. Gdy masz to już zrobione, użyj sobie odrobiny pasty wolframowej i nałóż ją właśnie mniej więcej tak. Rozprowadź sobie ładnie pastę wolframową teraz po haku i możesz użyć zgrzewarki z Nesha albo nad parą wodną zgrać ter. Po zgrzaniu wygląda to tak, więc dajesz mikrokrętlik i stopery do blokowania. Wygląda to tak, to teraz użyj bite flossa i zawiąż jakąś fajną kulkę typu popek. Kiedy masz to już gotowe, z kuleczką rzuć sobie i zobacz, czy ładnie będzie stało. Jak ci już ładnie stoi, weź cały hak, fluorokarbon, klimpulę i zaciskarkę i połącz to wszystko. Gdy założysz klimpa, przypal tą końcówkę. Kiedy masz to już wszystko połączone, daj sobie fluorokarbon nad parę wodną celem wyprostowania. I masz już kolejny zajebisty przypal. Zaobserwuj, a zrobimy ich więcej.